wynikiem. Sztekl pokazuje tak. 19 belka startowa, czyli też 3,3 punktu bonifikaty dla Bardala. Jeszcze przed skokiem norweskiego zawodnika. 153,6 w pierwszej serii. Massive, powiedziałby brytyjski komentator. Potężna nota. No ale teraz jeszcze skok drugi. Bardal już wyszedł w powietrze. Chyba trochę niżej z progu niż ostatnio, ale dokąd doleci? No, to nie był tak udany skok jak w poprzedniej serii. Będzie ciasno w czołówce. Znowu bardzo wysokie noty. 2 razy 19,5, 3 razy po 19, 129 metrów. A jednak pół metra dalej. 7,7 punktu wiatr. Biało słabiej w plecy Bardalowi. Norwegowie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa albo się zbliżą do Niemców, albo ich wyprzedzą po tym skoku. Są przed. O 30 punktu. 30 punktu wyprzedza Norwegia Niemców. 7,1 punktu to jest strata reprezentacji Polski. Ależ tu będzie walka o medal. Ależ tu będzie zacięta rywalizacja.